1 czerwca Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie przeszedł pod kuratelę Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu. Stało się to na mocy umowy, jaką burmistrz Olszyny Leszek Leśko podpisał z dyrektorem zgorzeleckiej placówki Zofią Barczyk. Nasze działania, mam na myśli oczywiście działania samorządu, poszły w tym kierunku, ażeby móc mieć szerszy dostęp do placówki służby zdrowia, jaką jest chociażby szpital w Zgorzelcu, czy też do innych placówek. Podjęliśmy ostateczną taką decyzję, mam na myśli Radę Miejską w Olszynie, o likwidacji tej naszej placówki. 2 czerwca samorząd Olszyny przekazał na rzecz zgorzeleckiego szpitala obiekt po byłych olszyńskich fabrykach mebli, w którym ma powstać nowoczesna gminna placówka lecznicza. Drugim takim naszym zadaniem, na które zdecydowaliśmy się, to przekazanie jednego z obiektów po olszyńskich fabrykach mebli dla Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu, gdzie przy ogromnej pomocy osób zatrudnionych w tej placówce służby zdrowia będzie ten obiekt adoptowany na placówkę służby zdrowia. Burmistrz Leśko podkreśla, że decyzja o przekazaniu Gminnej Służby Zdrowia Zgorzeleckiemu Szpitalowi była jak najbardziej słuszna, bo dzięki temu zwiększy się dostępność mieszkańców gminy do specjalistów. Cieszymy się, gdyż ja zawsze powtarzałem i powtarzam, duży może więcej, a więc przy ogromnym tutaj wsparciu Szpitala Powiatowego ma szansę w okresie najbliższego roku, ewentualnie półtora roku, powstać nowa placówka Gminnej Służby Zdrowia. W nowej placówce obok lekarzy podstawowej opieki medycznej będą również przyjmować lekarze specjaliści. W ośrodku będzie również ambulatorium oraz niewielka sala chorych. Otwarcie nowego ośrodka ma nastąpić w roku 2017. Do tego czasu będzie działał stary ośrodek przy ulicy Wolności 21.